Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z DBD, gdzie gram mordulcem na słabych graczy, na niskich rangach. Ranga 17, w sumie już nie jest taka słaba, nie? Może weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie to. W sumie nie mam nic fajnego. I weźmiemy sobie to. I zobaczymy, jak pójdzie. Drugie podejście dzisiaj. Wcześniej grałem nóżką. Wygrałem meczyk, spoko, 3-1, bo jeden uciekł przez włas. Ale była wzięta najczarniejsza noc, a ja zapomniałem podkręcić gammę na nagraniu i jest po prostu takie mega ciemno na nagraniu, więc nagrywam drugi odcinek, gdzie gram nurską na niskich rangach. Zobaczymy, jak pójdzie. Wcale nie musi pójść dobrze, bo moja nurska w ogóle nie ma leveli. Mam tylko jednego perka i to jeszcze bezsensownego praktycznie dla mnie w tym momencie. Ale zobaczymy, może będzie śmieszkowo. No niestety, już mam 17 rangę, już nie jest tak wesoło jak na 20, nie? Czy 18, czy 19, 17 to już jest taka... Tak średniawo, nie? No nie jest dobrze, ale jest średniawo. Chociaż w sumie z drugiej strony wbić 17 to nie jest wielki sukces. Mogłem sprawdzić, jakie mają godziny w grze. A, jeszcze, jak lubicie tą serię tych materiałów, to możecie zostawić łapkę i napisać w komentarzu lubię arbuzy. A jak ktoś zobaczy komentarz lubię arbuzy, to może zostawić łapkę w górę pod tym komentarzem lubię arbuzy. I wtedy się zrobi arbuzowa incepcja i wszystkie komentarze o arbuzach będą miały dużo łapek i będzie takie szaleństwo komentarzowe i w ogóle, nie? I możecie takie coś zrobić. Ja polecam, bardzo fajny pomysł. A w opisie macie link do G2A, gdzie jest kodem Plaga 3% zwrotu, a tą grę kupicie prawie połowę taniej niż na Steam. Więc warto sprawdzić, czemu by nie. Dobra, grzejemy temat. Teraz już nie jest ciemno, jest fajnie. Jest bardzo fajnie, nawet bym powiedział. Mega super fajniutko. Nie widzę ich nigdzie, więc stawiam, że sobie gdzieś już... Oho, ho, 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 jakieś ślady tu się pojawiły. Co to były za ślady? Co to za ślady tu widziałem? Halo? A tam jest, patrzcie ją. Patrzcie ją skubaną. Co ona robi tutaj? Co ty robisz? Co ty odwalasz, Jaycee'ka? Jaycee, latarkę masz, aaa! No dobra, ty jesteś niby takim prograczem już. Oj, czemu mi nie teleportowało, no? Skubana! Czy ja ją zamorduję, Zara? Zamorduję cię, Jaycee'ka. Nie masz życia na tym osiedlu, zobaczysz. Nie, no nie, no. No nieźle mnie porobiła. To niezła 17 ranga. Czyżby Smurf trafił na Smurfa? Czy oni w ogóle nie uciekają? Co ona robi? Ona biega tyłem. Czy to jest jakiś cheater? Ej, no bez jaj! Jakiś porąbany koleś tutaj. Dobra, lecę z wami na pyrę. A, no to nieźle, on też chodzi tyłem. Czemu oni chodzą tyłem? O co chodzi? Czy to jest jakaś banda cheaterów? Nie rozumiem, czemu oni chodzą tyłem. Nie mam pojęcia, czy są jakieś lagi? Może mają wallhacki? Ale faza, i wszyscy mają latarki, i wszyscy chodzą tyłem. No nie wszyscy, na razie dwie osoby widziałem chodzące tyłem. Co tu się odpierdziela? Pomylony mecz jakiś, czaty, pomylony mecz. Ja no muszę ich porozwieszać, pozabijać i tak dalej. Tamci się już wyleczyli, nie? Elo. Gdzie on zwiał? Nie wiem, gdzie on zwiał. Biegł tędy i mi zniknął. Ale faza. Dziadek, może tam jest Polak, może wszyscy to Polacy. Nie mogę kopnąć silnika. Bo on już jest kopnięty. Elo. O, ta znowu biega. Patrzcie, jaka jest dziwna. Co? 360 all the time chyba robią. Nie wiem, jak oni to robią, ale normalnie trzaskają. Rzok! Co? Żeby ci się ta latarka skończyła, nie? Elo. Nie, to nie są nowi gracze, na pewno. Szczególnie ta tutaj. To nie jest nowy gracz. Ale to dobrze, to dobrze. Pokażemy wam, gdzie wasze miejsce. O, czy to są smurfy, które trafiły na smurfa? Myśleli, że se pośmieszkują, będą biegali tyłem, będą napierdzielali datarkami, jakiegoś typa z rekcą po prostu. A tu proszę, nie trafili na nowego gracza. I mają problem troszkę większy.
Może tak być, tak to wygląda. Tak to wygląda. Bez kitu, przynajmniej ten jeden chyba ich keruje, wiecie? Bo ta reszta, no to może nie aż tak, ale... Ten jeden na pewno i był jeszcze drugi, który tak śmiesznie biegał jakoś bokiem tyłem. Mi się go trafić nie dało. Zobaczymy, co to będzie. Za momencik. Ziu. Cześć. To niezłe spotkanie, panie Jake'u Parku. Ktoś tutaj zadzwonił latareczką. Słyszałem to. On chyba zadzwonił latareczką, także luźno. Panie Plaga. Ksiądz zwiał. Tam jest Jessica, która też lata dziwnie. Nadal. Nadal latasz dziwnie, Jaycee. Oj, oj, oj. Chodź tu! No i co? I co jest, cwaniaczki? No, świeć se latarką. Dobry pomysł. Dobry pomysł, typie. Pyk! O nie, nie mogę trzeci raz się teleportować. Niedobrze. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale niepotrzebnie ten drugi teleport wklikałem. Mogłem na spokojnie go uderzyć. Ale spoko. Ajajaj. Ajajaj. Dobra, bieram cię w takim razie, bo chłopaki tu mi nie dadzą spokoju, dopóki ci nie powieszę. Ale luz, mnie tam pasuje. Nie ma problemu. Ajajajajaj. Smurf kontra smurfy. Ja tu jestem papa smurfem. Wypierdzielać z mojego lasu, typy. Co? Dwa silniki naraz? Nie, to nie jest silnik. To jest totem. Ktoś se próbuje psuć mój totem. Co jest, typie? Nieźle. Nieźle ci poszło. Nieźle ci poszło naprawdę. Boogeyman się nazywa, ziomek. Mogłem go do piwnicy w sumie zanieść. Ale spoko, zwykły hack też będzie ok. Tamten generator strasznie failują, nie wiem dlaczego. Może specjalnie, żeby ich odciągnąć. Znaczy mnie odciągnąć. Ich odciągnąć, to nieźle powiedziałem. Pytanie, czy ci gdzieś pobiegli, czy będą go ratowali. Pewnie go będą ratowali. Tamten specjalnie failuje. Bardziej niż pewne. Ale spoko. Oho, on zginął. No to elo. To niezła taktyka chyba. Nikogo tu nie widzę. O, jesteś ty! Cwaniara! Cwaniara tutaj jest, ta co 360 robi non-stop, all day. Every day. Aha. Aż dziwne, że jej nie trafiłem. Ona jest jakaś podejrzana. Naprawdę, ma jakiś dziwny movement. Jest jakaś dziwna. O, i zaciąłem się od drzewa. No to elo. Ale widzę dużo śladów, także luźno. Luzik. Ona jest dziwna. Jest bardzo dziwna. Tam ci dwaj są tam. Spoko. Biegną sobie w lewo. Widać ich bardzo dobrze. Nie wiem, co oni tutaj tworzą. Ale to będzie dobre nagranko. Cieszę się, że nagrywam drugi raz, bo to jest naprawdę dziwny mecz. Bardzo dziwny. Tu gdzieś koledzy byli. Koledzy. Kolegowie. Silnik się przed chwilą jeszcze kręcił. I się zastopował właśnie teraz. Śmiesznie. Psują mi? Nie psują mi. Halo. Bomble ziomble. Where are you guys? Tu są ślady. To bardzo dużo śladów było. Że spoko. Jesteście, hejka. Ajajaj, sorry. Sorry, ziomek. Gdzie jest drugi ziomek, mi powiedz? Gdzie jest ten drugi, co? Ajajaj. Gdzie jest twój kumpel? Poka tego dziadka. Gdzie jest dziadek?
Ja go zlokalizuję. O, jesteś, elo, ziomeczku. Elo. Co tam, wariacie? A, tu nieźle trafiłem. To niezły jestem. Troszeczkę fail. Troszeńkę. On ma apteczkę, będzie próbował tutaj coś działać z tą apteczką. Okej. Okej, okej, rozumiem. Rozumiem. Pa, pa, ra, pa, 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 ra, pa. Pa, pa, ra, pa, pa, pa. No, ślady są dość wyraźne raczej. Oho! Ty tam, kumpel, co robisz? Ajajaj. Ajajaj. Wykończenie mi nie wychodzi tutaj. Nie mogę wykończyć roboty, no. Ziomek, ile się jeszcze będziemy ganiać? Siema. Ajajajajaj. Nie wiem, gdzie jest twój kumpel, wiesz? Ale ja ciebie wieszam. Ja ciebie wieszam. Nie wiem na czym. Bo tu haka nie ma. Się poświęcił się. Haczyk. Tu jest gdzieś twój przyjaciel. Na pewno. Musi gdzieś tutaj być. O ile krwi. Kumpel. Strasznie słabo się chowasz. Było do zrobienia, a ty nic. No i drugi hak też jest bardzo blisko. Niestety. Wyrwał się. Skubany. Nie dam wam uciec, nie ma szans. Bardzo byliście denerwujący przez cały ten mecz. O wy. O wy knojki. Pokręcone ziomki, nie? To nie są 17 rangi. Na pewno. To jest coś więcej. Było parę śladów. A typa nie widzę. Dziwne. Dziwne naprawdę. W taki głupi sposób mi zwieją, no. Nie chcę, żeby mi zwiali. Halo, kumpel! Gdzie jesteś? Ten z podłogi mi też zniknął gdzieś. To nieźle. Miał być szybki mecz. Tu proszę bardzo. 13 minuta zapierdziela. Tu jesteś, elo. Elo, co tam? Twój kolega gdzieś się tutaj chowa. Muszę go zlokalizować. Tam jest. Ślady. Niepotrzebnie sprintuje. Naprawdę niepotrzebnie sprintuje. O nie, jeszcze cleansing się zarzucił. A ja wiem, że ty to robisz. To już któryś raz tak wpadasz na tym totemie, wiesz? Bardzo głupie z twojej strony. Co, pobiegł w tą stronę, a ja go nie zauważyłem? To ciekawe. Siema. O nie, nie przytrzymałem. O! Piwnica! Ale mi przykro, ziom. A włazu nie ma, bo jeden silnik tylko zrobiony. Ja pierdzielę. Ajajajajajajajaj. To był jakiś premade chyba. Chociaż może nie. Może tylko z dwie osoby były premade. Reszta nie do końca. Jak ten się jeszcze wyrwie z haka, to już nie wiem. To ja już nie wiem. No, poszedłeś sobie stąd. To trochę słabo. O, nieważne. Co jest, ziomek? Co tam? Ajajajajajajaj. Nie no, masakra. Masakra. Co tutaj się działo? Te zagrania z początku najgorsze, nie? Te kręcenie się dziwne. Sami ocencie, czekam na wasze komentarze. Moim zdaniem ten ziomek się bardzo dziwnie zachowywał. Albo była jakaś desynchronizacja, ale albo oni naprawdę sobie jaja robili, bo takie bieganie to jest... rzecz nienormalna po prostu, nienormalna. Często tego nie spotykam. Znaczy nigdy mi się jeszcze tak chyba nie zdarzyło, przynajmniej nie pamiętam, że mi się tak zdarzyło, że ktoś tak dziwnie biegał. I nie mówię tu o 360, tylko mówię o bieganiu tyłem. Albo bokiem. To było dziwne. To było bardzo, bardzo dziwne. Zobaczymy.
Zobaczymy, co o tym myślicie. Czekam na wasze komentarze i łapy w górę, jak wam się ta seria podoba, bo smerfienie, no długo chyba już nie będzie trwało. Musiałbym chyba zejść z rangi troszeczkę. Znaczy zejść, powstrzymać wchodzenie na rangę, bo w sumie ciężko tu się przegrywa. Dużo czasu to zajmuje. No, trochę zajmuje czasu, niestety. Siema. Ty! Możesz już zginąć? Chciałbym zobaczyć, czy jesteś Polakiem, czy mnie kojarzysz, ziomek. Może pogadamy, może cię pozdrowię na odcinku. Ale no nie wiem, czy tak się stanie, bo nie chcę zginąć. Dobra, wziął się i zginął. Bardzo dobry mecz, mnie się tam podobało. Było całkiem śmieszkowo, no. Przez moment myślałem, że im pójdzie dużo lepiej, ale no, koniec końców wyszło jak zwykle. Za dużo cwaniaczenia, za mało uciekania. No. Piąteczka. GG, XD, bieganie tyłem. No nie odpisuje mi. 27 tysięcy dostałem. Wow. I to razy 3. Wow. Wow. To naprawdę był dobry mecz, skoro aż tyle punktów nabiłem. No. No ale w sumie miałem też to, więc tu też dostałem chociaż te 6% za każdy token. Miałem chyba 4 tokeny, nie? Czyli takie 24% więcej. Nie jest bardzo dużo. Nie jest bardzo dużo. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.